Gościem PZHL TV jest wiceminister sportu i turystyki Jan Widera. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie ministrze, rozmawiamy podczas Mistrzostw Świata Juniorek. Czy dla pana jako mieszkańca Bytomia hokej to jedna z ulubionych dyscyplin? Oczywiście, bytomski hokej i tradycje tego hokeja są znane nie tylko na Śląsku, ale i w Polsce i w Europie. Przecież my mamy tak duże tradycje w Bytomiu. Mamy 8 olimpijczyków. Niedawno było 70-lecie istnienia bytomskiego hokeja. Miałem okazję wręczać najlepszym zawodnikom i tym również olimpijczykom odznaczenia za zasługi dla rozwoju sportu polskiego. Polskie hokeisty grają twardo. Widać, że tkwi potencjał w tej drużynie. Tak, powiem tak pozytywnie, jestem zaskoczony poziomem dziewcząt. Wiadomo, że hokej kobiecy rozwija się w Polsce dopiero od kilkunastu lat. Jest to młoda dyscyplina, ale to, co tutaj dziewczyny pokazują, bardzo dobrze prognozuje na najbliższe lata dla rozwoju tej dyscypliny w Polsce. Czy pana zdaniem polski hokej ma szansę wrócić do świetności, bo na przykład seniorzy przez dwa ostatnie lata otarli się o elitę? Myślę, że tak. Ostatnie starania, działania Ministerstwa Sportu w tym kierunku zostały poczynione. Zdawaliśmy sobie sprawę, że w ostatnich latach hokej był dyscypliną niedofinansowaną, tak jak powinna być ta dyscyplina bardzo widowiskowa, dynamiczna, atrakcyjna. No nie mówiąc już o tradycjach z lat 70. Przypominam, że wygraliśmy kiedyś z takim potentatem, jakim była Rosja w Katowicach. Także w tym kierunku są działania. Myślę, że Polski Związek Hokeja na Lodzie z prezesem idą w tym kierunku i na pewno będą tego sukcesy w najbliższych latach.